Siemaneczku, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na myserver.pl, jesteśmy na trybie Best RPG. No i cóż, nagram tu kolejny gameplay, powakacyjny gameplay, jestem po wakacjach, tak więc, no, ostatni był ponad tydzień temu. Na ostatnim odcinku Laboratorium zapowiadałem wam, że skończę studnię wiary, która tutaj jest już wybudowana. I na myserverze jest ona skończona, dzisiaj jeszcze ją skończę na Mindfoxie i MC Survi. Jest tutaj, jak widzicie, nowy NPC Legolas, no i u niego mamy nowego questa. I w studni wiary już możemy przenieść się do po prostu innego, do innej przestrzeni. No i zobaczcie, klikamy prawym na Legolasie. I co my tu mamy? Mamy tutaj quest od 50 levela. I treść brzmi tak. Studnia wiary. Witaj wojowniku, chciałbym cię prosić o wykonanie pewnego zadania. Pamiętaj, że nagroda za to zadanie będzie tego warta. Chciałbym, abyś przeniósł się do innego świata poprzez studnię wiary. Aby to zrobić, musisz posiadać amulet wiary. Znajdziesz tam Sentinali oraz Lost Soul. Pokonaj 50 z nich i wróć do mnie. No i zadanie mamy: zabij 50 razy Sentineli lub Lost Soul. Wszystko jedno, którego zabijemy, których będziemy zabijać. Oni są mega potężni. To są potwory, które... To jest aż przedziwne, bo te potwory będą miały tak ogromną ilość życia, że jak wam teraz powiem, no to szczęka opadnie. One mają ponad 10 tysięcy życia, a wy ich musicie zabić 50. Wiecie doskonale, kto ma około 10 tysięcy życia. 10 tysięcy życia ma... sala śmierci to jest, sala śmierci w Otchłani. Tam jest pan, władca czy coś tam, nie pamiętam nazwy jego, ale wiecie o kim mowa, jego z różdżki się bije z dystansu. No i to był w tej chwili najbardziej życiodajny, najwięcej życia miał ten potwór z wszystkich, które były w grze. Teraz tutaj się to zmieni, bo to jest ekspowisko, to nie jest... questowisko, tu jest exp. Tutaj można zdobywać expa w tym miejscu. Za każdego zabitego dostaje się bardzo dużo, bo 50 około expa. Jeśli macie VIP-a, to dostajecie 100, czasem nawet ponad 100, bo to wiadomo, VIP ma podwójnego. No i cóż, do zabicia nie są tacy prości, bo mają, mówię, ponad 10 tysięcy życia, czasem 12 tysięcy, ale są dwie zmiany. Jedna, no to już znacie ją, to jest tak jak w Otchłani. Zadajecie im potrójny damage, czyli ja zamiast z miecza będę, zamiast 90, to będę bił koło 280, 300, coś koło tego. Ale jest też druga zmiana, która jest bardzo nietypowa. Otóż możecie bić moba częściej niż normalnie. Czyli krótko mówiąc, normalnie jak macie moba, to możecie go uderzyć raz, mijają półtorej sekundy, dwa i tak dalej. A tych mobów tutaj, co spotykacie, możecie ich bić bardzo, bardzo często. Możecie im zadać chyba, nie wiem, z 5 obrażeń w ciągu sekundy. Czyli możecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ja już zadałem mu 5 razy atak. I to będzie wszystko widać, bo będzie pisać w powietrzu, ile ja zadałem tego ataku, więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i dzięki temu te 10 tysięcy z tym potrójnym damage'em, to tak naprawdę jakby to przeliczyć, to on może mieć koło, nie wiem, 1200 życia, tak jakby sobie ktoś to tak policzył i porównywał na przykład do jakiegoś zwykłego bossa na zwykłym ekspowisku, ale to nie ma znaczenia. Dobra, bierzemy questa, studnia wiary, klikamy, no i co mamy? Zabij zombie w studni wiary. Oczywiście jeśli mam tutaj amulet, to jest amulet wiary, jeśli bez tego amuletu wejdę tam, to zginę, od razu zginę, ale ja sobie ten amulet założę, no i w tym momencie nie zginę i mnie przeniesie w inny wymiar. Pyk, przeniosło mnie. Okej, jestem tutaj w takim pomieszczeniu. O, jego też przeniosło, bo on też ma wiary. Amulet na pewno miał, musimy sprawdzić. Ale na punk miał. A, to nie ten gracz. Invisivint. O, tak jest, tu jest jego ekwipunek. Też ma ostrzy tyrale, zwykłe co prawda. Ale ma też amulet wiary i się przeniósł. Ten amulet wiary wypada ze skrzynki. Ze skrzynki skarbów, którą można zdobyć na warp skrzynie, warp Stefan. No i tyle, dobra. Nie przedłużając, lecimy. Zaprezentuję wam, jak to wygląda tam. Tutaj jest takie zejście. O, i tak wygląda ten świat. Nie jest duży, widzicie, to jest cała malpeczka. I tutaj w 6 różnych miejscach spawnią się albo Sentinele, albo Lost Soul. I je trzeba pokonać, żeby zdobyć. Właśnie mam pierścień, mam obfitości, dobra, to będzie mnie karmił powolutku. I tutaj wiadomo, można zdobyć banan, a dobra nagroda jest, a to się okaże. Jak zrobię questa, to zobaczycie, jaka jest nagroda. Chociaż niektórzy już mogą się domyślić, jeśli pobiegali po rynku. Zobaczcie, jak on często ich bije. To właśnie widać tutaj. Patrzcie, on ma 11400, ale zobaczcie, jak go często leje. Co prawda teraz ucieka, w sumie ciężki się trafił, bo w zbroi. Przeważnie są bez zbroi. I patrzcie, jakie ataki zadaje. Fakt faktem, że mój miecz jest jeszcze lepszy, bo on jest po 150, ja bym bił ponad 200. I pomogę mu może trochę. Dobra, patrzcie, pyk, 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 pyk. Jak to wchodzi, jak w masło, zobaczcie jak szybko. Ja mu 1000 życia zabrałem w ciągu, nie wiem, 3-4 sekund. 3 sekund bym powiedział, bez problemu, 3.
W dwóch tutaj jest banalnie prosto. Samemu, no, trzeba troszeczkę się więcej namęczyć. One też biją swoje. O, zabity. Nie wiem, kto zabił pierwszy. Dropu tu nie ma. Jest kasa. On zabił, bo ja nie dostałem kasy. Dobra, to teraz pójdziemy sobie zrobić solo. Strasznie dużo ich trzeba zabić, bo aż 50. No i nie wiem, czy jest sens na odcinku, żebym aż tylu ich zabił. Ja mam na nich sposób. No, to sobie tam korzystaj, jak masz sposób. Warto mieć dobry sprzęt po prostu. I sprzęt, który zadaje dużo damage'u, bo wtedy jest znacznie, znacznie prościej. No, niewątpliwie z moim sprzętem, no nie jest trudno. Ale trzeba się troszeczkę, no, pouderzać, bo o, bierze, leci Lost Soul. Spowalniamy. Pyk, 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 pyk. No i widzicie, on ma 12 tysięcy życia, a ja już mu 2000 zabrałem. Czajcie, w kilka sekund. Podmuch. Czemu nie mogę podmuchu? Oj, zbugował się, będzie trzeba naprawić. Oj. Ale wchodzi jak w masło, po 270, 250. Bardzo fajnie wchodzi. Oczywiście wszystko zależy od sprzętu, ja mam już, jak wiecie, do... Oj. Jak już jest dwóch, to już jest naprawdę trudno. Oho, 900 życia, to ciebie trzeba dobić. Okej, poszedł. Widzicie? Dostałem 102 expa. Mega dużo expa się tutaj dostaje. No ale wchodzi jak w masło. Właśnie przez to, że ten damage może być aż taki duży. Trochę leczenia. Ten amulet chyba też mam zbugowany. Kurde, jeszcze dzwonek. Wiecie co? Szybko się przeniosę na warp studnia, żeby nie zginąć. Warp studnia. Idę zobaczyć, kto coś chciał. Zaraz wracam. Dajcie sekundę. Okej, już jestem, nawet może cięcia nie będę robił, bo tylko wystarczyło paczuszkę odebrać, jakąś tam mi wrzucili do do skrzynki. No i co, i biegniemy. Może jeszcze leczenie, jak się uda? Nie uda, 40 sekund. O, a tam sobie ziomeczek walczy właśnie. Mega dużo życia, ale sami widzicie, to nie jest trudne, to wydaje się, że to byłoby tak proste jak zabicie zwykłego Soula. Myślę, że te nowe moby z takim innym czynnikiem zabijania są znowu jakąś nowością w Minecrafcie, którą nie spotykacie. No, założę się, że nigdzie nie spotkaliście z tego typu mobami, a jest to dość ciekawe rozwiązanie. No i dobra, mogę już leczyć? Jeszcze nie. Sobie naprawię szybko amulet, wymiana. Okej, no już możemy leczyć, to chociaż tyle, dobrze. Karmi nas ten amulet piersią obfitości, ale troszeczkę wolno karmi, no. Wolno, no o, widzicie, znowu mnie nakarmił. Jeszcze pół jedzonka mi brakuje do pełnego. Trochę to daje, ale nie jest to jakby perfekcyjne. Nie jest to tak, że macie już jakby nieskończoną, widzicie, bo jak ja biegam, to jednak tracę trochę. Masz leczenie tutaj, ziomeczku, a ja... Będę KS-ował. Wiem, że to jest bardzo nieładne, ale on mi też troszeczkę... A dobra, nie będę mu KS-ował. On mi pomógł w sumie, więc on mnie nie dobijał. Dobra. KS. Nie każdy zna pewnie ten skrót. KS to jest kill steal. Kill stealing to jest kradzież killi po prostu. KS, nie? KS równa się kill, steal, ewentualnie stealing. I to chodzi o to, że po prostu kradnie się komuś kille. I to w grach MMO, RPG, to jest bardzo popularne. Bardzo często się z tym gracze spotykają. Nie wiem, czy to jakiś Diablo, które trójka wyszła w tamtym roku w sumie. No mega popularne. To jest zawsze tak się dzieje. I to właśnie jest taka walka o tego dropa. Ja mógłbym bez problemu tutaj zrobić tak, że drop wpada automatycznie do ekwipunku, ale to też nie jest takie fajne, bo tak jak wam mówiłem, no ta osoba, która ostatnio dobije, to ona dostałaby tego dropa. A tak jak ten drop wypada, czy na przykład zabije się smoka i on spada z góry, to jest, myślę, troszeczkę więcej tej emocji i ten system jest troszeczkę ciekawszy według mnie. Pomogę mu trochę, niech ma. Widzieliście, tam był Sentinel na 46 poziomie. To są potwory na najwyższych poziomach, jakie na razie istnieją w sumie na tym serwerze. Chyba tak do 40 maksymalnie było. Tutaj można spotkać nawet 50. Spowolnienie i jedziemy cię. Jak widzicie, na nich nie działa knockback. One to są takie potwory z typową aurą. Biegną na nas, knockback nie działa.
idą do przodu. One potrafią też atakować częściej niż zwykłe, więc one wyglądają jakby miały naprawdę jakąś aurę, bo mogą atakować naprawdę częściej. To nie jest tak jak zwykły potwór, który atakuje tam raz na parę sekund, tylko one potrafią troszeczkę częściej. To nie jest jakoś mega często, ale jakbyście próbowali, widzieliście to analizować, to jest częściej. Dobra, uciekamy. No, zwiał, dobra, super. To trzeba go odnaleźć. Tylko wiecie co? Pytanie, czy jest sens na odcinku? Wydaje mi się, że nie, bo ja bym musiał chyba z godzinny odcinek się pomęczyć przynajmniej, żeby wykonać tego questa. To jest trudny quest, trzeba mieć i 50 level, i amulet wiary, żeby móc go w ogóle wykonać. No ale popatrzcie, wchodzi jak w masełko. Patrzcie. Kilka sekund, a ja tutaj 5000 damage'u zadałem. Żadna aura wam tego nie da. No i za aurę wiadomo. Musicie się liczyć, że dostaniecie bana, jeśli ktoś was złapie. A w przypadku właśnie tego miejsca, no to macie taką jakby bezpłatną aurę, bo możecie takie tutaj komba walić, że to głowa boli, ale spowolnienie i lecimy go do końca już. 3000 HP to nie problem. Iha. Kolejny zabity za zadania info. No i mam 3 na 50, czyli daleka droga przede mną. W dwójkę jest na pewno łatwiej, no ale w jedynkę też da się pomęczyć. Powiem wam, że wygraną... Znaczy inaczej, wiem, że część z was się domyśli, jak ja to powiem, ale i tak w komentarzach, jeśli ktoś napisze, to ja tego komentarza nie zatwierdzę, ja tam czytam zawsze komentarze, więc jak tam ktoś głupoty wypisuje, to i tak wylatuje, a jeśli powiedzmy ktoś coś spoiluje, to po prostu nie zatwierdzę. Więc kto się domyśli, ten się domyśli, jaka jest nagroda, ale podpowiem wam, że jest to taki przedmiot, który sprawi, że możecie... Inaczej, jest to broń. Jest to broń, ale nie jest to żaden miecz. O, i tyle zdradzę. I no jest to cenny przedmiot. Na pewno to będzie cenny przedmiot. Chciałem, żebyście mogli coś nowego znowu dostać. Coś ode mnie fajnego, ale nie chciałem już tego robić za klejnoty. Więc no, taka malutka zmiana. A dobra, niech dobije sobie ziomeczek, co ja mu tam przecież nie będę mu zabijał. Pam, pam, pam. A, jeszcze nie działa mi tu wymiana. Ojojoj. Kombo, 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 kombo. Fuck. Aj, nie zdążyłem, rzuciłem błogo, tylko nie doleciało. No szkoda. Dobra, to wiecie co, ja na tym może zakończę. To będzie naprawdę krótki odcineczek. Nie będę dzisiaj robił gameplaya. Poza odcinkiem ja sobie jeszcze troszeczkę poleję, bo nie chcę was tutaj zanudzać, przedłużać niepotrzebnie i robić monotonnego odcinka, na którym będzie tylko zabijanie sentineli. Być może wiecie co, jak ja już dobiję sobie tam, nie wiem, 48, coś około tego, tak końcówkę, to może wtedy nakręcę kolejny odcinek i to już będzie następny i wtedy jeszcze coś ekstra zaprezentuję, a tymczasem biorę się za upgrade Mindfoxa i MC Survi też, aby już gracze mieli studnie wiary również, żeby nie czuli się tutaj zapomnieni. Dobra, na tym kończę. Trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Powodzenia na questie Studni Wiary. Dla tych, którzy już ten amulet mają, jeszcze na koniec szybciutko przypomnę. Tutaj właśnie jest warp skrzynie i tu jest Stefan. I u Stefana właśnie są skrzynki skarbów. I w tych skrzynkach skarbów właśnie są te wspaniałe. Tutaj można zobaczyć to bardziej. To jest skrzynia skarbów. I tutaj są te wspaniałe rzeczy. I tu między innymi jest właśnie amulet wiary. 4% szans, że wypadnie. Jest też amulet zniszczenia. Jest też amulet jeszcze jakiś tam szaleńca. Dużo pierścieni. To są bardzo wartościowe przedmioty, więc naprawdę jeśli ktoś ma trochę szczęścia, to tutaj polecam, bo można się obłowić naprawdę najlepsze przedmioty właśnie dzięki tym skrzyniom. No oczywiście nic. Aha, właśnie. Jeszcze sprawdzę market, bo ile mam kasy? Balans. W tym odcinku 228 tysięcy i poczta. Jest coś? Jest. Jedno sprzedaże i na Avenger sprzedałem. Ile mam? No i doszło może 10 tysięcy, tak? Balans. 10 tysięcy doszło. Co sprzedałem?
Nawet nie 10 tysięcy, 5 tysięcy, jakiś miecz tam sprzedałem, no nieważne, dobra, wywal. No, dobra, to jest mój obecny balans. Tak więc ja na tym kończę, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia w kolejnym, trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was, cześć! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!